Siemaneczko! Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj wcielę się w osobę doktora, więc mówcie na mnie doktor Manoje. Dzisiaj jako doktor chirurg będę operował kolanko. Doktor Manojek zabiera się do pracy. Tak więc co, zaczynajmy, operujemy. Nie próbujcie tego w domu, pamiętajcie, to jest najważniejsze. To jest Steve. Steve przewrócił się, gdy próbował robić akrobację na deskorolce i upadł na kolano. Odczuwa wielki ból, więc musimy sprawdzić, czy z jego kolanem nie stało się nic poważnego. Zabierzemy go na prześwietlenie. Okej, więc dzisiaj naszym pacjentem będzie Steve. Jest to mój pierwszy pacjent w życiu, więc Steve, trzymaj się. Okej, musimy zrobić prześwietlenie. Rentgen znajduje się w jednym z tych gabinetów, więc z tego wynika, że chyba w tym. Tak jest. No nóg nie ogolił przed wizytą u lekarza. No nieładnie, nieładnie. Aha, muszę tutaj ustawić kamerę. Okej, musimy nacisnąć X-ray. No tak, łękotka jest zdecydowanie uszkodzona w tym miejscu chyba. Co dalej? Konieczna będzie operacja. Zabierzemy Steve'a do sali operacyjnej i przygotujemy do operacji. Sala powinna być za jednymi z tych drzwi. Wydaje mi się, że tutaj coś z sercem się robi, więc wydaje mi się, że tutaj. Najpierw musimy usunąć owłosienie z kolana. Weź ze stołu krem do golenia. No oczywiście, mówiłem, że trzeba się ogolić przed wizytą u lekarza. Trzeba. Krem do golenia. Mamy. Nakładamy kremuś. Kremuś. Steve, nie martw się. Jesteś w dobrych rękach. Robiłem to nieraz. Zresztą widać. Maszynkę, tak? No i co? Okej, kolanko ogolone. Wspaniale, teraz możesz użyć środka odkażającego. Środek odkażający. Zanim rozpoczniemy operację, musisz zdezynfekować. Ale co, wacikiem? Nie. Dostałem ostrzeżenie. No ale tutaj nie ma żadnego środka odkażającego. A szczypce muszę wziąć. Okej, i teraz dopiero. Leżący na stole wacik. Używając szczypiesz. Aha, już. Aha. Nic nie zrobiłem, ale się zrobiło, więc okej. Skóra jest już czysta, możemy zrobić zastrzyk. Zastrzyki to najgorsza rzecz w moim życiu. Nienawidzę zastrzyków, więc igła chirurgiczną. Mamy. No o co chodzi? Weź igłę chirurgiczną. Igła chirurgiczna, wziąłem. Znieczulenie. Serio, no to mówcie. Wstrzyknij znieczulenie w kolano Steve'a. Ua! Czy was też to zabolało? Musimy chwilę poczekać, aż znieczulenie zacznie działać. No oczywiście, czekamy. Steve, niedługo nic nie będziesz czuł. Miejmy nadzieję, że tylko chwilowo. Okej, i nadszedł ten moment, kiedy musimy wykonać pierwsze nacięcie. Wcale na ten moment nie czekałem. Face scalpel, mamy scalpel. Trzymajcie się wszyscy. To już. Okej, no mała dziurka, weź kaniulę. Nie wiem, co to jest kaniula, ale to też jakaś strzykawka. No i wbijamy kaniulę. Aha, sola fizjologiczna. Kolejny krok to wykonanie dwóch kolejnych nacięć w kolanie. Potrzebujemy skalpela. No oczywiście, skalpel. Tu też takie małe nacięcie. Tu też. I tu też. Są trzy nacięcia. Ale to strasznie wygląda. Fu. Teraz musimy wprowadzić artroskop do kolana, by zobaczyć łękotkę. Bierzemy artroskop. Ała! Okej, teraz musimy ruszać tak, żeby... bo zaraz nam umrze. Obraz jest zamazany. Ustaw ostrość, kręcąc tylną częścią. Aha, musimy ustawić ostrość. No taka jest dobra. Okej, mamy to. Teraz możemy sprawdzić, w którym miejscu pękła łękotka. Będziemy musieli odciąć uszkodzoną część. Weź nożyczki. Nożyczki. I tu jest uszkodzona... Aha, no tak. Weź chwytak. Jesteśmy w środku kolana. Chwyćmy część łękotki. Bardzo dobrze, doktorze. Teraz musimy
wygładzić pozostałą kotkę. Weź pilnik. Ła, kuje mnie w kolanie. Pilnik. To jest straszne. Świetnie, możesz już wyjąć wszystkie przyrządy z kolana. Wyjmujemy, świetna robota. I teraz musimy już tylko zszyć, czyli skończyliśmy operację. Pacjent żyje. Aha, ale to... To jest na czas. Okej, weź ze stołu igłę. Igła. Teraz weź nić. Mamy nić. I teraz zszywamy. Tu też. A co z tą solą? Prawie skończyliśmy. Teraz weź przylepce. Przylepce. Aha, to są takie... Takie jakby bandaże. Możemy... Aha, zabandażować. Teraz będą bandaże. Okej, okay, ładnie ban... Ale co z tą wodą? Czy teraz takie będzie miało cały czas? Świetna robota, doktorze. Na pewno Steve szybko wyzdrowieje. No i mamy to. Mamy to. 3 razy błędy, ale... Myślę, że Steve nam wybaczy. Zobaczcie, jaki on jest... Jaki ucieszony. Dziękuję nam. No i doktor Adrian... Spisał się. Pierwsza operacja w moim życiu udana. Pacjent żyje, Steve ma się dobrze. Na dzisiaj wystarczy doktora Adriana. Doktor Adrian wróci do Was już niebawem. I na dzisiaj też wszystko, tak więc serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze raz zostawcie łapkę, suba i w ogóle uba. Na dzisiaj też wszystko, tak więc papa. Pa.